Witam was widzowie bardzo, ale to bardzo serdecznie. Dzisiaj będziecie mieli oczywiście do wygrania z kina, powiedzmy ze skrzyni banana, hejs niech będzie. Oczywiście wczoraj były widzowie wyniki na odcinku, także możecie sobie zobaczyć tam z całego tygodnia po prostu. Bo jak wiecie, wyjeżdżam jutro. Dobra, to był słaby skin, więc na pewno takiego nie będziemy wypłacać. Oj, hamuj! Nie, no nie ma niestety. Dobra, czy to jest coś warte? No to jest 3 złote warte. Dobra, to jeszcze jedna, może teraz coś lepszego poleci. Takiego chętnego do wypłaty jest to Galil Air Chatterbox, więc takiego macie do wygrania. Żeby go wygrać, musicie zostawić łapkę w górę pod filmem, subskrypcję na kanale u mnie, dzwonkiem i w komentarzu napiszcie sobie hasło, biorę udział, klikajcie sobie oczywiście plusik, używajcie kodu S1MEG, tutaj dostajecie 2 złote 10 groszy na start plus 10% do depozytu oraz oczywiście ogólnie macie do wygrania 2 kosy za wpłaty z kodem S1MEG. Za pierwszą, no to tutaj za każde 5 złotych wpłacane na CSGO skin z kodem S1, nie, za każde 2 złote wpłacane na CSGO skin z kodem S1MEG macie jeden ticket na kosę i za każde 10 zł wpłacane na CSGO skin z kodem S1MEG macie jeden ticket na Ursusa Knife'a Dopplera za 2,5 tysiąca złotych, także zachęcam do wpłat z kodem S1MEG. No i dobra widzowie, w tym momencie ja go sobie zaraz wypłacę, ale zróbmy sobie od razu bitwę, mamy 7 tysięcy złotych, muszę jutro, znaczy dzisiaj w nocy ogólnie nagrać łącznie chyba tam 14 filmów na zapas, żebyście mieli co oglądać. I właśnie się zastanawiam, czy to będzie dobry pomysł, żebyśmy po prostu zrobili tak, że będą te po prostu wyniki konkursów raz na tydzień. Także chyba tak zrobię, że bo wczoraj dodałem film, właśnie możecie sobie wbić, tak jak powiedziałem na samym początku odcinka, dodałem wczoraj wyniki z całego tygodnia z konkursów, także możecie sobie zobaczyć, czy to wy nie wygraliście przypadkiem. Dobra, ale robimy bitwę na 3 graczy. Tutaj 2800 zł wydajemy w tym momencie. W ogóle widzowie, spalił mi się nie zderzak, tylko spalił mi się wiatrak. Spalił mi się wiatrak, jest mi strasznie gorąco. Masakra, jest taka duchota. Nawet nie wiem, co ja mam tutaj powiedzieć szczerze. No na razie jeszcze USP Monster Mashup mi nie dodaje tutaj optymizmu co do tej bitwy, a do tego, że mi jest gigantycznie gorąco jeszcze bardziej. A w sensie jeszcze jakby, może jakby ten wiatrak działał, to by było o wiele lepiej. No ale dopiero jutro o godzinie 8 jest to opcja, żeby podjechać przykładowo do jakiegoś, nie wiem, Carrefoura, Auchan, żeby sobie kupić jakiś wiatraczek. No i mam nadzieję tutaj, że jakiś znajdę, taki niedrogi najlepiej. No i co, ogólnie nagram te filmy dla was na zapas, nie wiem dokładnie ile, ale muszę je nagrać. Kosa jest! Jest kosa, jest kosa, jest kosa, ale on ma rękawiczki, aha, bo to już są te droższe skrzynki, kurcze pieczone, no teraz slipa szczerze, musiałoby coś jeszcze polecić tak za minimum, teraz może ponad 500, no jest, są rękawiczki, ale czy one są droższe? No nie są droższe niestety, on ma kosę, która jest warta tam 300 tylko mniej i teraz już na pewno wygrywa. Teraz już na 100% wygrywa, no to jest różnica 1200 zł, musiałoby mi polecieć rękawiczki, których niestety, ale nie ma już w tej skrzynce. No tutaj ten kałach mi nic nie daje, jeszcze on ma, dobra, przegrałem, niestety widzowie, ale przegrywamy. Nawet jakby to była bitwa underdog, to tak czy siak byśmy sobie tego nie wygrali. No dobra, niech tak będzie, niech tak będzie. Ja jeszcze tutaj zobaczę muzyczkę, czy gra dla was muzyczka, więc bardzo dobrze. Dobra, 10 tysięcy złotych było do wygrania. Ja pierdolę, no nie wierzę, nie wierzę, nie mam pytań. Dlaczego tak jest? Czekajcie, macie te oczywiście konkursy ode mnie. Jest Navaja Knife, Boreal Forest i SM4 Mecha Industries tutaj do wygrania jeszcze. No tutaj widzowie, mam nadzieję, że jak już wrócę z wyjazdu, ktoś tą kosę wygra. No bo 73 osoby aktualnie są. No i tak jak tutaj CSGO Skins mówi, że każde doładowanie daje szansę na otrzymanie prezentu, przy czym wyższe kwoty doładowania zwiększają prawdopodobieństwo jego otrzymania. Czyli czym więcej płacicie powyżej 50 zł, tym większą macie szansę po prostu na trafienie tej kosy. No jest jeszcze ta M4 Mecha Industries, tutaj 24 zł wystarczy wpłacić. No i tutaj 52 osoby aktualnie biorą udział, w sensie próbowały zdobyć tą memkę, ale niestety żadnej się jeszcze nie udało, więc może akurat ty widzu wygrasz sobie, jak teraz wpłacisz z kodem S1MEG. Oczywiście musisz mieć 18 lat, bo CSGO Skins jest od 18 roku życia. No a ja w tym momencie zrobię sobie może AK-47, niech będzie razy, może razy 7, albo dobra, razy 10 spróbujemy sobie i czekajcie, czy jest jeszcze tutaj, jest Knife Case, ja sobie spróbuję taką pojedynczą, może akurat się uda. No i teraz tylko klasyczna trzeba, dobra, klasyczną. Liczę na to, że jednak odda dla mnie, a nie dla naszego przeciwnika. No tam jest 50% szans teoretycznie później, więc no może być ciężko, szczerze, może być ciężko, ale jednak możemy też wygrać, więc zobaczymy. No pierwsza niestety daje, ale dla niego, dobra, zobaczymy co będzie dalej. Znowu daje dla niego, teraz jest Redline, który jest tak samo wart w sumie co mój Aquamarine Revenge, więc mam nadzieję, że już teraz nic mu nie wypadnie, no i wypada. No i jednak chyba jak tak patrzę już po tych pierwszych skinach, że jeszcze żaden słaby mu nie wyleciał. Żaden słaby mu nie może wypaść i musi mu jeszcze polecieć kałach za 337 zł. No ja pierdykam, no jak ja mam wygrywać takie bitwy? Jak ja mam się nie denerwować, jak ja mam się nie pocić jeszcze bardziej?
Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? 84 zł w tym momencie na moim koncie. No to nieźle, no to nieźle. Zobaczymy, co będzie dalej. No znowu ten redline. Czy on naprawdę trafił dwa skiny, tylko słabe, a ja trafiłem aż trzy. Przy czym on jeszcze trafił tego białego i znowu... No nie, no nie, no ja pierdyka. No nie da się tego wygrać. No nie da się tego wygrać ewentualnie tą kosą. Ale tak szczerze, kosy, które tam mogą wypaść, nie muszą być wcale drogie. Bo tak naprawdę może mi dać kosę tańszą niż tego skiny. No ja pierdykam, nie, no to jest różnica 900 zł. Jaka kosa by tu musiała wypaść? No na pewno nie Good Knife Rastko. Aha, bo on teraz też trafia Rastko. Aha, no dobra, no dobra, no to nieźle. 2600 zł, no to cudownie. No to cudownie, to zostawiamy jeszcze, bo będę sobie wypłacał zaraz skiny dla was po prostu, zanim wyjadę na wyjazd, więc na razie sobie zostawię wszystko, na raz po prostu wypłacę. No w tym momencie, dobra, może Jungle Case. No może Jungle Case razy 10 1600 zł. No spróbuję, dobra, standardowo. No będę pchał tą bitwę standardowo. Będę pchał ją. I mam nadzieję, że w końcu odda. Bot i Samu. Bot i Samu. Na razie wszyscy mnie zawiedli. Może bot i Samu mnie nie zawiedzie i będzie trafiał gorzej niż ja. No jest to Tech 9, który kosztuje na pewno mniej. No jest to dwukrotnie niższa kwota. No ale nic mi to na razie nie zmienia, bo ogólnie skrzynki są o wartości 1680 zł. Ja pierdyka, moje gardło. Na WP Mortis, Jezus, jaki jestem spocony, nie no, życie bez wiatraka jest taką masakrą, jest tu taka duchota. Nie, ten scout jest drogi, ten scout jest, chociaż nie, to jest Big Iron. Ej, one ogólnie, albo ten Big Iron, ale w stanie Factory New jest chyba warty 1000 zł, a jeżeli to nie on, to jakiś inny scout, który jest podobny. No ale coś takiego mi się kojarzy. USP Monster Mashup, który kosztuje 224 zł, bo jest to stand factory. Jezus, moje gardło. AWP, Chrome Cannon, która jest droższa niż M4. Dobra, ale zobaczymy, co będzie dalej, bo na razie z obu stron nie zwraca się w ogóle koszt bitwy nawet. Bo jest to 1300 zł, więc lipa, bardzo lipa. No nie, no jeszcze jedna skrzynia teoretycznie. No ale nawet jeżeli to wygramy, to jest lipa. Szczerze, lipa. No i dobra, wygrywamy, no ale lipa, bardzo duża lipa, bo tutaj nawet nie jest profi, to jest 1610 zł, Jezus, moje gardło. To wszystko przez tą duchotę, to wszystko przez to. Dobra, 2300 zł, no to spróbujemy jeszcze, no spróbuję, niech będzie. Dev Casey może razy 3, a może niech będzie Biścik razy 2. Spróbujemy sobie Anarchii, Serpent... Może jeszcze spróbujemy, a kałaszka niech będzie razy 3. 1680 zł, underdog na 3 graczy. I liczę na to, że jeżeli wcześniej nie oddawało dla mnie, to tym razem również nie odda. Losowy bot, bot i Samu. Losowy bot, bot Michael. Także proszę, w ogóle może przez to, że w sensie piłem takie picie jakby... Okej, bardzo dobry skin dla bota i Samu. Piłem takie picie... Kubuś Water to się nazywa. Kiedyś za dzieciaka to piłem i sobie całą butelkę z tym, bo to ma ten dziubek, tak sobie wstrzyknąłem w sumie to ten napój cały do gardła. W sensie tak, żeby sobie od razu wypić na raz. No chyba to nie był dobry pomysł, bo coś mi się chyba uszkodziło w tym gardle. No ale bardzo dobrze, że oni trafiają lepsze skiny, bo jak pieprzę takie głupoty, to jest dobrze. O, już przestałem pieprzyć głupoty i już jest lepiej dla mnie. No nie, 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 tak nie może być. Ja już nic tutaj nie chcę. No dobra, jeszcze te kałachy teoretycznie są, ale no tutaj może się jeszcze wiele zmienić. No tutaj jest na razie Deagle Kumicho Dragon, który kosztuje dosyć sporo, bo jest to tylko i wyłącznie 110 zł różnicy nic. Oj, niestety. Jeżeli bot Michael nie trafi lepszej AWP, to przegrałem. Chociaż, proszę, nic. Nic dla mnie, proszę, kurwa, chociaż, nie wiem. Let's go! Mamy to! Dobra, mamy to! To jest 4375 zł i bardzo, kurwa, dobrze, bardzo dobrze! W końcu troszkę odbiliśmy od dna. Dobra, 5000 zł, no to spróbujemy sobie może te knife case'y. Dobra, gdzie one są tutaj? Knife case 50x50, no bez szybkiego trybu. Może być z dźwiękiem albo bez dźwięku i tak tego nie będzie raczej słychać. Dobra, próbuję, proszę, żeby tylko nie te Good Knife Rust Coaty. Proszę, coś innego niż te Good Knife Rust Coaty, proszę! Nie, no nie, 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 to jest lipa. No 50% szans na tego guta. Chociaż no okej, okay, no nie jest aż tak źle, jak mogłoby być. Dobra, jeszcze raz w takim razie spróbuję. Proszę, tylko nie te guty, kurwa, jebane guty, no same Good Knife'y, Rust Coaty. Jak ja mam się z tego cieszyć, skoro jesteśmy tak na minus, że szkoda gadać. No patrzcie, jest 50% szans i Good Knife Rust Coat. Ja pierdykam, co to jest za skrzynia, 1400 zł. No dobra, jeżeli tak się chcemy bawić, tak. No i niech będzie może, a niech będzie tak. Tak i tak. Jeżeli trafię naprawdę jakiegoś
jakąś lepszą kosę, a inni nie trafią, to ja naprawdę będę w szoku. Wcześniej same guty mi leciały, no to teraz też niech poleci gut. Niech mi poleci gut, niech mi poleci gut, niech mi poleci gut. Jest gut. I może wygram? Okej, jest remis, proszę. Proszę dla mnie, proszę, 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 proszę. Kurwa, no i znowu to samo. Próbuję wygrać, zawsze próbuję wygrać i się nie da. I się naprawdę nie da. Ja pierdykam. Dobra, nie mam pytań. Widzowie, klikajcie sobie plusik, używajcie w tym miejscu kodu S1MEC. Macie z nim plus 10% do doładowania, 20% na start oczywiście, za każde 2 zł wpłacane na CSGO z kodem S1MEC macie 1 ticket na kosę i za każde 10 zł wpłacane na CSGO z kodem S1MEC macie 1 ticket na Ursus na Ivada Player za 2,5 tysiąca zł. Bierzcie sobie udział w konkursie, wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się już w następnym odcinku. Siemanko!